Jak tak patrzę za okno, całkiem bezchmurne niebo. Można powiedzieć, że dzisiaj nad miastem niebo jest wyjątkowo bezchmurne. I dzisiaj będziemy rozmawiać o, można powiedzieć, bezchmurnym temacie. To znaczy, będziemy dzisiaj rozmawiać o Falange Española oraz Acción Española. Mówię rozmawiać, ponieważ ponownie nie jestem sam, klasycznie jest ze mną pan profesor Adam Wieloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście niebo nad Hiszpanią dzisiaj będzie bezchmurne. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy kręcić się w temacie Falange Española oraz Acción Española. Może najpierw zacznijmy od Acción Española, ponieważ jest to środowisko lekko bardziej, można powiedzieć, umiarkowane. To znaczy, skąd się wzięło, czym było Acción Española oraz jaki miało związek, bo nazwowy na pewno miał związek z Acción Francesa. No tak, nazwowy rzeczywiście miał związek z Action Frances, ale nazwa oczywiście o niczym nie świadczy. To już jako gwoli anegdoty można powiedzieć, że Antoni Macierewicz kiedyś był założycielem chyba, a w każdym razie przewodniczącym takiej małej partii, która się nazywała Akcja Polska. I jakoś nie pamiętam, żeby ktoś mu zadawał pytanie, jakie ma związki z Action Frances, prawda, i z Charlesem Maurrasem. W każdym, aczkolwiek tutaj w tym przypadku hiszpańskim rzeczywiście bym powiedział, że jest tutaj pewna inspiracja. Nawet można wskazać konkretnie, kto był inspiratorem w tej nazwy, a mianowicie jeden z założycieli organizacji Eugenio Vegas Latapie. Polityk hiszpański, zarówno przedwojenny, jak i powojenny, bo był jednym z nielicznych założycieli Acción Francesa, Acción Española, przepraszam, którzy wojnę przeżyli. Był to zresztą morasista, zafascynowany morasizmem, podejmującym w swojej publicystyce politycznej te same wątki morasowskie, łącznie z wątkiem romantyzmu politycznego, jego krytykom, z wątkiem monarchii absolutnej itd. Jego fascynacje morasizmem są dosyć widoczne, się nawet kiedyś fajnego artykułu naukowego. Tyle tylko, że stwierdziłem, że w Polsce mogę znaleźć na niego trzech, czterech, może pięciu czytelników i nie więcej, ponieważ w Polsce nikt nie wie, kto to tam był, jakiś Latapie, prawda, i jaki był wpływ Action Frances na niego, bo Action Frances mało kto wie w Polsce, czym to takiego było. Także sama nazwa zdecydowanie jest ściągnięta i wiązała się przede wszystkim z faktem, no bym powiedział, swojego rodzaju czegoś takiego, co niektórzy określają badaniem, mianem profesury Charlesa Maurrasa na prawicy europejskiej. To znaczy, był to rzeczywiście ruch, który no intelektualnie dominował nad całym światem romańskojęzycznym. Ale poza ściągnięciem nazwy, ja bym powiedział tak, niewiele łączyło Acción Española i Acción Française. Dlaczego? Dlatego, że Acción Française stanowiła, bym powiedział, inną grupę społeczną, zaczynając od tego problemu. To znaczy, Action Française była zdominowana przez prawicowych i nacjonalistycznych intelektualistów, czyli bym powiedział, no, tak nazwijmy, miejska klasa średnia, głównie dziennikarze, artyści, poeci, pisarze, prawda, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że o ile intelektualnie potęga, o tyle jakby wpływy polityczno-społeczne Action Française nigdy nie były wielkie. W przypadku Acción Española jest inaczej. To znaczy, Acción Española jest środowiskiem i pismem, bo pamiętajmy, może tu warto wyjaśnić, że Acción Española jest podwójną nazwą. To znaczy, pod tym pojęciem się kryje zarówno czasopismo Acción Española, jak i wydawane w latach 30. do 36. roku, jak i powstała w 1932, potem formalnie założona w 31. Acción Española jako partia polityczna. Te dwie struktury istnieją równocześnie i mówiąc Acción Española, nie za bardzo czasami można się domyśleć, o co chodzi. I powiem, w czym jest różnica pomiędzy Acción Española i Acción Française. W wersji hiszpańskiej organizacja skupia przedstawicieli ziemiaństwa konserwatywnego i przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa.
również znaczących polityków w systemie politycznym II Republiki Hiszpańskiej, takich jak na przykład zamordowany w 1936 roku José Calvo Sotelo, przywódca opozycji parlamentarnej prawicowej. W porównaniu jakby z tym środowiskiem Action Française, o ile intelektualnie z potęgą, to jeśli chodzi o rzeczywiste wpływy polityczne, możliwości finansowe, oddziaływania społecznego i tak dalej, jest organizacją marginalną politycznie. Także jest jakby no inne zupełnie ugrupowanie złożone z zupełnie innych osób. Sam fakt, że większość aktywistów Action Française, jego założycieli pochodziła, tak bym powiedział, genetycznie ze skrajnej lewicy jakobińskiej. To byli ludzie, którzy w wyniku różnego rodzaju wydarzeń w III Republice zbulwersowali się ideą republikanizmu, demokracji i liberalizmu. I będąc nacjonalistami, ze skrajnej lewicy przeszli na skrajną prawicę, przyjmując pozycje nacjonalistyczno-monarchistyczne i kontrrewolucyjne. O tyle Acción Española no od początku, można powiedzieć, stanowi elitę typowej hiszpańskiej prawicy, takiej bardzo mocno konserwatywnej. Także to jest różnica. Różnica jest również, jeśli chodzi o propagowany system polityczny. Acción Française formalnie jest za monarchią absolutną. Faktycznie, tak naprawdę za dyktaturą, podczas kiedy wersja hiszpańska zdecydowanie popiera monarchię Alfonsa XIII, obaloną potem, i która była monarchią liberalną. Także nie jest to również ten sam model ustrojowy. Wreszcie, jeśli chodzi już nie o organizację polityczną, ale o czasopismo Acción Española. Jest to czasopismo zupełnie innego rodzaju niż Action Française. Action Française po pierwsze jest dziennikiem i jest, bym powiedział, jest czasopismem komentującym bieżące wydarzenia z perspektywy aktywistów Action Française, czyli można powiedzieć wąskiej grupy intelektualistów, która wydaje to pismo, aczkolwiek stosunkowo masowe, osiągające maksymalnie nawet do 100 tysięcy nakładu dziennie, bo jest to dziennik. W porównaniu z Action Française, Action Española jest czasopismem innego typu. Po pierwsze, nie jest dziennikiem, ukazało się w sumie ponad 80 numerów Action Española w ciągu 5 lat wydawania czasopisma. Więc jest to, powiedzmy, jakiś taki, nie wiem, no, coś w rodzaju miesięcznika, więc jakby inny format. I również teksty są mniej publicystyczne, a zdecydowanie bardziej, takie bym powiedział, ideowo-programowe. I uwaga, zaprasza się tutaj różnego rodzaju osoby, które niekoniecznie były związane z Acción Española organizacją. Jak sobie wejdziemy na stronę, nawet wszedłem sobie na hiszpańską Wikipedię, w Acción Española czasopismo, no to tutaj jest, prawda, masa osób, które publikowały. I co ciekawe, wśród tych osób znajdują się takie, które z samym Acción Española jako organizacją polityczną niewiele mieli wspólnego. Żeby dać dwa proste przykłady, to znaczy publikowali tu na przykład pierwsi hiszpańscy faszyści. Ernesto Jiménez Caballero publikował tutaj, publikował faszysta też zdecydowany, Ramiro Ledesma Ramos, czy też publikował, no nie faszysta, bo narodowy radykał José Antonio Primo de Rivera, o którym będziemy sobie tutaj dzisiaj mówili. Także można powiedzieć, że rozrzut jakby ideowy osób piszących jest znacznie, znacznie większy. I ja bym powiedział tak, o ile o organizacji politycznej Acción Española można mówić, że posiadała pewną linię polityczną, o tyle, jeśli chodzi o czasopismo, no to ja bym powiedział, to było takie intelektualne czasopismo dość szeroko pojmowanej prawicy. Dlatego, że z jednej strony pisywał tam Victor Pradera, karlista, który
no, był zwolennikiem państwa organicznego, przeciwnikiem państwa nowożytnego i nowoczesnego, scentralizowanego i był zwolennikiem państwa katolicko, takiego autonomiczno-tradycyjnego, no to pisywał obok tego Jiménez Caballero czy Ramiro Ledesma Ramos, wspomniani przeze mnie, którzy byli faszystami i którzy zachwycali się Benito Mussolinim i silnym, absolutnym państwem, które generalnie niespecjalnie, szczególnie u Ledesmy Ramosa, miało być katolickie. Także gdybyśmy chcieli no, znaleźć jakąś, bym powiedział, przy czasopiśmie Acción Española taką linię przewodnią, to myślę, że jedyną linią można by powiedzieć, że są to różne formy hiszpańskiego nacjonalizmu, a nie jedna konkretna i jasno określona. Także no, jest to środowisko z tego powodu społecznie, ideowo mocno odmienne. No i odmienne jeszcze w jednej rzeczy, a mianowicie Action Française, działacze Action Française byli zdecydowanie starsi, mówię o tym pokoleniu założycieli i aktywistów, od ich hiszpańskich odpowiedników. Skutkiem tego to było pokolenie, które weszło w dorosłe życie w epoce pozytywizmu na przełomie XIX i XX wieku, wraz z charakterystycznym dla pozytywizmu laicyzmem, agnostycyzmem religijnym i tak dalej. Środowisko Acción Española generalnie było środowiskiem wojującego katolicyzmu, no wyłącznie, wyjąwszy tych piszących faszystów na łamach Acción Española, czasopisma, prawda. Także nie jest to nacjonalizm, bym powiedział, integralny w takim znaczeniu jak mocno katolicki. Dlatego nie można w moim przekonaniu stawiać znaku równości pomiędzy tymi dwoma organizacjami. Z punktu widzenia Acción Française można powiedzieć, że Acción Española reprezentował jeszcze konserwatyzm XIX-wieczny. Jeszcze są ziemianie konserwatywni, księża katoliccy popierający kontrrewolucję i tak dalej. No we Francji już tych ziemian konserwatywnych na przykład w ogóle nie było i nie było ich w otoczeniu Action Française. Drugiego pytania. Jakie były źródła ideowe dla Action Española? Bo tutaj zostało powiedziane, że przede wszystkim łączył ich nacjonalizm. Czy mieli jakieś wspólne źródła, które można wymienić czy wskazać? Wspólne źródło bardziej było nie ideowe, tylko było polityczne. To znaczy było to środowisko, które generalnie pochwalało silne państwo i pochwalało instytucje dyktatury jako narzędzia przeciwko rewolucji, opowiadając się ostatecznie za restauracją liberalnej monarchii, tej dynastycznej w Madrycie, czyli jakby powiedział tutaj profesor Jacek Bartyzel, nielegitymistycznej. I tu jest, ale jeżeli chodzi o samo środowisko, to ono jest strasznie, jak to się tak ładnie mówi, heterogeniczne, czyli różnorodne. Otóż ja bym powiedział tak, podstawę stanowi środowisko w Madrycie. Jest to środowisko, które pochodzi z dawnego obozu monarchii liberalnej, które aż do upadku tej monarchii w 1930 roku popierało Alfonsa XIII i uznawało tą monarchię za prawowitą. W tym sensie jest to środowisko, które stanowiło, można powiedzieć, no, pewne pokłosie takie no, generacyjne, pewne pokłosie obozu konserwatywno-liberalnego w Madrycie, który się ukształtował tam w drugiej połowie XIX wieku, z jedną zasadniczą różnicą. To znaczy obóz ten przez cały wiek XIX był obozem liberalnym, wolnomularskim i antyklerykalnym. I to środowisko z tą tradycją zdecydowanie zrywa, co wiąże się z procesami w społeczeństwie hiszpańskim przełomu XIX i XX wieku, szczególnie XX wieku początku, to znaczy generalnym powrotem elit społeczno-politycznych hiszpańskich, zarówno tych ziemiańskich, jak i mieszczańskich, do religii katolickiej. Także jakby można powiedzieć, ten obóz madrycki, dawnych liberałów madryckich, którzy w tej chwili bardziej się przedstawiają przede wszystkim jako nacjonaliści.
Do tego dochodzi, bym powiedział, no, na łamach Acción Española, ten obóz zradykalizowanych nacjonalistów madryckich. Mam tutaj na myśli właśnie na przykład José Antonio Primo de Rivera, który, można powiedzieć, stanowi podstawę tutaj jakby no wspomnień po upadłej dopiero co monarchii Alfonsa XIII. I generalnie można by powiedzieć, że środowisko skupia byłych zwolenników dyktatury takiej no narodowej, nacjonalistycznej generała, ojca José Antonia, mianowicie generała Miguela Primo de Rivera, rządzącego w latach 1920-1930. Ja bym nawet powiedział, że to jest przede wszystkim jakby wyznacznik, to są właśnie Primo de Riveryści, byśmy powiedzieli w ten sposób. Do tego, co ciekawe, dochodzi znaczna, bym powiedział, grupa intelektualistów, którzy nie są z Madrytu, tylko są z kraju Basków i Nawarry, czyli z tradycyjnych regionów karlistowskich, i którzy mniej czy bardziej z karlizmem są związani. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dwie osoby, a mianowicie no bardzo blisko związanego z karlizmem, właściwie będącego ideowo karlistą, wspomnianego przeze mnie Wiktora Pradera i drugiego myśliciela Ramiro de Maeztu, który pochodził z rodziny karlistowskiej, ale sam karlistą nigdy nie był. Co różniło tych dwóch znaczących, zresztą to jedni z największych myślicieli hiszpańskich politycznych XX wieku, co ich różniło od karlizmu? Karlizm, jak wiadomo, i karliści nie uznawali prawowitości monarchii w Madrycie, a więc i tego Alfonsa XIII, a więc i generała Miguela Primo de Rivera, który ustanowił dyktaturę jakby no z błogosławieństwem właśnie Alfonsa XIII. Karliści byli przeciwni tej linii dynastycznej i również nie byli specjalnie, może nie jakoś wrogo, ale niezbyt chętnie nastawieni do generała Miguela Primo de Rivera. I można powiedzieć, że tutaj po pierwsze mamy no znaczącą różnicę dynastyczną, to znaczy zarówno Pradera, jak i Maeztu, utożsamiając się ideowo z karlizmem, zdecydowanie godzą się z linią tą madrycką, uchodzącą przez cały wiek XIX za liberalną, a która teraz stała się taką liberalno-nacjonalistyczną. Także nie są, można powiedzieć tak, są ideowo karlistami, ale przestali być legitymistami hiszpańskimi, którzy chcą właśnie tej linii dynastycznej karlistowskiej. Działają oni w tym ruchu już od początku lat 30., więc wtedy, kiedy jeszcze żyje ostatni z pewnością prawowity dziedzic do tronu karlistowskiego, który tam w wypadku samochodowym ginie w 1936 roku, zaraz na początku wojny domowej w Hiszpanii. Oni jakby tą sprawę porzucają zdecydowanie wcześniej. To jest ich jedno dzieli od karlizmu. A druga rzecz, która ich dzieli od karlizmu, to jest instytucja dyktatury. No bo dlatego, że karliści byli zwolennikami państwa przednowoczesnego, państwa radykalnie, oni by się nawet zirytowali na słowo zdecentralizowanego. Dlatego, że jak tutaj kiedyś przyjechał jeden taki profesor hiszpański, karlista, prawda, do Polski i użyłem określenia, że karliści są zwolennikami decentralizacji, to się bardzo obruszył. Dlaczego? Bo decentralizacja zakłada, że państwo deleguje swoje uprawnienia na organy samorządowe. Podczas kiedy karliści głoszą, że to wcześniejsze, mniejsze, bym powiedział, struktury ziemskie, terenowe, delegowały swoją władzę na państwo, a więc państwo nie ma kompetencji cofnięcia jakby na przykład różnych przywilejów regionalnych, tak zwanych fueros. Czyli można powiedzieć, karliści nie uznawali nowoczesnego państwa z nowoczesnym centrum i przede wszystkim z nowoczesną zasadą suwerenności państwowej. Co za tym idzie, karliści byli również niechętni wobec idei dyktatury. Dlaczego? No bo to był właśnie system jak najbardziej nowoczesny, scentralizowany, zmilitaryzowany i tak dalej. I problem karlistów był taki, że nie bardzo mieli pomysł realny, w jaki sposób no, restaurować swój świat. To znaczy nie posiadali, nie mogli liczyć na żadną większość parlamentarną czy większość wyborczą.
odrzucali dyktaturę, no to pojawia się pytanie, no to jak restaurować monarchię? I tak naprawdę myśl karolistowska tutaj, no od przegranych wojen domowych w XIX wieku jeszcze stanęła w pewnym impasie na zasadzie takim, no co z tym fantem zrobić? I Ramiro de Maeztu oraz Victor Pradera tutaj się właśnie różnili tymi poglądami, ponieważ zdecydowanie wsparli obóz w Madrycie, ten nacjonalistyczny, skupiony wokół upadłej tej liberalnej dynastii, ale obóz, który nie miał żadnego problemu z opowiedzeniem się w latach 1023-30 za dyktaturą generała Miguela Primo de Rivery i w ogóle obóz opowiadający się w latach 30. za kontynuacją jakiejś formy dyktatury, czy to przez tego dyktatora, czy przy innego. No, przez Primo de Rivery nie, bo już nie żył, zmarł w 1931 roku w Paryżu na emigracji. W każdym razie są to można powiedzieć karliści, którzy rozwiązali problem metody. To znaczy problem metody polegającej na tym, że wpadli na pomysł, w jaki sposób no, przeprowadzić taką, no, nazwijmy to, rewolucję tradycjonalistyczną, a mianowicie za pomocą dyktatury, czego żaden, że tak powiem, taki no, tradycyjny karlista nigdy by się na to nie zgodził. Primo de Rivera i Pradera bardziej uważali, że obrona katolickiego charakteru Hiszpanii, obrona własności prywatnej, obrona samorządności i tak dalej, są ważniejsze i warto użyć dyktatury jako tarana przeciwko antyklerykalnej republice, aby tą republikę obalić. Co ciekawe, sami karliści, nazwijmy ortodoksyjni, do tego wniosku doszli dopiero w roku 1936, kiedy wybuchło powstanie frankistowskie, które poparli. Przecież z góry było do przewidzenia, że Franco no, tak łatwo tej władzy nie odda, skoro staną na jego czele, prawda? Czyli jakby karliści doszli do tego wniosku no, kilka lat później po Praderze i Ramiro de Maeztu. Przy czym, jak mówię, Maeztu nigdy nie był formalnie z karlistami związany, Pradera był jak najbardziej, więc można go traktować jako osobę, która przeszła z obozu karlistowskiego do obozu nacjonalistów madryckich. No i wreszcie mamy tych nacjonalistów madryckich i to jest cała, bym powiedział, gama działaczy, których należałoby wymienić. Ja tutaj wezmę sobie nawet całą listę osób, żebym kogoś nie pominął. To znaczy, w moim przekonaniu tutaj spośród tych nacjonalistów madryckich bardzo ważne postaci to jest José María Pemán, znany taki poeta i pisarz. Czytałem jego różne książki. Nie był to jakiś wielki mózg polityczny, może bym powiedział w ten sposób, ale w każdym razie osoba bardzo znana, taki bym powiedział nadworny poeta i taki no ideolog, no ale nie jakiś głęboki, ale taki publicysta, o bym powiedział właśnie generała Miguela Primo de Rivera. Do tego jest ten wspomniany już przeze mnie Eugenio Vegas Latapie, polityk, zdecydowanie bardziej polityk niż intelektualista, chociaż napisał kilka książek, wzorując się na Action Française, zwolennik legitymizmu monarchii tej liberalnej w Madrycie, którą postrzegał jako nacjonalistyczną. On zresztą przeżył wojnę i potem w okresie frankistowskim był ciągle w opozycji do generała Franco, domagając się restauracji monarchii. Do tego warto jeszcze tutaj wymienić tych wspomnianych przeze mnie właśnie José Antonio Primo de Rivera. Dlaczego José Antonio Primo de Rivera? Dlatego, że po pierwsze był synem generała Miguela Primo de Rivera i dla działaczy Acción Española no był jakby no symbolem, no bo po śmierci ojca, którego popierali jako dyktatora, no syn, prawda, tutaj jest. Są pewne, że tak powiem, domniemania, domysły i plotki, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować chyba do końca w sposób autorytatywnie pewny, że pierwsze pieniądze José Antonio Primo de Rivera na założenie Falange Española właśnie otrzymał ze środowiska Acción Española. Sam Primo de Rivera temu zaprzeczał, no ale który polityk się przyzna, że inni politycy mu dali pieniądze, a środowisko miało te pieniądze. To było zamożne środowisko, miało swoich również sponsorów poważnych, którzy sponsorowali pismo. I którzy prawdopodobnie uznali, że trzeba no, wyjść z tego elitarnego kręgu polityków
I trzeba z tego kręgu wyjść właśnie w kierunku mas robotniczych, gdzie tam działała dosyć silna agitacja komunistyczna. I te masy, prawda, trzeba przeciągnąć za pomocą agitacji narodowo-syndykalistycznej. Stąd prawdopodobne dofinansowanie Falange Española Miguela, przepraszam, teraz już José Antonio Primo de Rivera, i również goszczenie w czasopiśmie piśmie Acción Española takich, no, powiedzmy sobie szczerze, faszystów wzorujących się na faszyzmie włoskim, to znaczy Ernesto Jiménez-a Caballero, który ciągle głosił powstanie osi Madryt-Rzym, i głosił wizję jakiegoś takiego, no, katolickiego, hiszpańskiego faszyzmu, różniącego się od faszyzmu klasycznego włoskiego właśnie tym elementem katolickim, no bo oryginał włoski był taki mocno laicki, żeby nie powiedzieć po cichu nawet antyklerykalny. No i wreszcie wspomniany przeze mnie tutaj Ramiro Ledesma Ramos, który, no, był już, bym powiedział, faszystą zupełnie niekatolickim, który, no, głosił czysty faszyzm włoski i który, prawda, no, chciał dokonać dekatolicyzacji Hiszpanii i stworzenia w miejsce katolicyzmu jako doktryny spajającej Hiszpanów, stworzenie w to miejsca nacjonalizmu, pod którym się będą mogli podpisać zarówno katolicy, jak i antyklerykałowie, czy też osoby niewierzące. Także no, tutaj jest dosyć duża, bym powiedział, gama, jeśli chodzi o środowiska. No i oczywiście wspomniany tutaj przeze mnie, zapomniałem teraz o nim wspomnieć, José Calvo Sotelo, przywódca opozycji parlamentarnej, wybitny polityk, to jeden z najbardziej znaczących polityków tego okresu w ogóle, to pokazuje jakby, no, wpływy tego środowiska. Także, no, środowisko jest bardzo heterogeniczne, czyli rozmaite, skupiające, no, od tradycjonalistów katolickich, tradycjonalistycznych karlistów, tradycjonalistycznych ziemian, no, przez konserwatywne mieszczaństwo, aż po autentycznych faszystów. Cechą zresztą charakterystyczną, dlaczego te wszystkie środowiska, co je łączyło? Po pierwsze był ten wspomniany przeze mnie nacjonalizm, ale nie pojęty w kategoriach gdzieś tam, nie wiem, ganiania mniejszości narodowych czy czegoś w tym rodzaju. Nacjonalizm pojęty przede wszystkim jako duma z Hiszpanii i z wielkości Hiszpanii. To jest cecha charakterystyczna. No, na przykład Ramiro de Maeztu, tu jego nacjonalizm jest nawet, bym powiedział, bardziej jako misja hiszpańskości. Jest on autorem tej słynnej książki Obrona hiszpańskości, Defensa de la Hispanidad. Mówię hiszpańskości, bo nie ma takiego słowa jak Hispanidad, jest to jego własne pojęcie. Ramiro de Maeztu stworzył je na wzór Christianidad, czyli chrześcijaństwa, tak stworzył właśnie hiszpaństwo, prawda? Tak, czy hiszpańskość bardziej w języku polskim może, chociaż to hiszpaństwo byłoby bardziej, no, chrześcijaństwo, hiszpaństwo, no, ale w języku polskim to brzmi fatalnie. No i to, co on tam głosi, to jest to, co sam określa jako imperium wiary, i twierdził, to nie jest projekt nacjonalistyczny, ponieważ twierdził, że Hispanidad są to wszystkie ludy hiszpańsko- i portugalskojęzyczne. Od Pirenejów po Amerykę Łacińską i Filipiny, które wyznają wiarę katolicką. I głosił w swojej książce właśnie Obrona hiszpańskości, która zresztą była złożona z tekstów pisanych właśnie na łamach Acción Española, głosił właśnie wizję, że największy dzień w dziejach Hiszpanii był to Sobór Trydencki, kiedy to drugi generał jezuitów, prawda, wygłosił słynną mowę o usprawiedliwieniu, przedstawiając hiszpański ideał wiary katolickiej. Także, no, trudno mówić o tutaj, żeby to był jakiś taki, prawda, no, nacjonalista. Zresztą nie mówiąc o tym, że ten drugi generał zakonu jezuitów w ogóle był Żydem konwertytą na katolicyzm, prawda, tak. Co zresztą w III Rzeszy w ogóle wyklęta postać, i dlatego uważano, że jezuityzm jest odmianą semityzmu w III Rzeszy. Także no, nie jest to nacjonalizm z pewnością tego, prawda, typu jakiegoś tam, nie wiem, na przykład antysemityzmu. Co ciekawe, w nacjonalizmie hiszpańskim w ogóle nie istnieje antysemityzm. Powód jest banalnie prosty. W Hiszpanii od kilkuset lat faktycznie nie ma Żydów. I nie było, ja powiem szczerze, w całej literaturze na temat nacjonalizmu hiszpańskiego dotyczącego Acción Española znalazłem jeden artykuł w języku francuskim,
w którego autor zarzuca Ramiro Ledesmie de Ramosowi, który tak naprawdę był falangistą, no ale pisywał w tej Acción Española, zarzuca mu antysemityzm. Powiem tak, przeczytałem ten artykuł, bazy źródłowej do antysemityzmu nie znalazłem. Znaczy, rozumowanie było proste. Ramiro Ledesma Ramos był faszystą, a wszyscy faszyści są antysemitami, czyli Ramiro Ledesma Ramos też musiał być antysemitą, ale jakieś cytaty czy coś potwierdzające to, nie ma czegoś takiego. Także no jest to nacjonalizm skierowany przede wszystkim na chwałę Hiszpanii, cały czas przekonanie tej wiary, że trzeba wrócić do Hiszpanii w wieku złotego, XVI wieku, nacjonalizm pojęty jako współpraca z byłymi koloniami hiszpańskimi w Ameryce Łacińskiej, ludami hiszpańskojęzycznymi, właśnie ta idea Hispanidad. No i przede wszystkim nacjonalizm skierowany bardzo silnie przeciwko ruchom regionalistycznym w Hiszpanii, które przedstawiały bardzo silne ciągoty separatystyczne. W ówczesnej Hiszpanii byli to przede wszystkim Katalończycy z Barcelony i okolic oraz Baskowi. Wtedy nie było jeszcze jakichś tam nacjonalizmów typu galijskiego, prawda, i andaluzyjskiego i tak dalej, które wyhodowała współczesna liberalna Hiszpania. Wtedy jeszcze takie pojęcia w ogóle nie były znane. Także jest to nacjonalizm tego typu, pod którym się właściwie może podpisać każdy, dumny z tego, że był Hiszpanem i niekoniecznie nacjonalistą w takim znaczeniu, jakim się to nadaje, współczesny język polski czy współczesne języki w ogóle dzisiaj. Tutaj poruszył już, wyprzedził pan profesor pytania następne, to znaczy to, jak narodziła się Falange Española oraz kim był José Antonio Primo de Rivera, ale może tutaj trochę rozwiniemy ten temat. To tak, to zacznijmy w takiej sytuacji od postaci no, kultowej, José Antonio. Właściwie w Hiszpanii wszyscy po dzień dzisiejszy o nim mówią po imieniu, prawda, Józef Antoni, José Antonio. José Antonio Primo de Rivera był synem Miguela Primo de Rivera, adwokatem z zawodu, prawnikiem z wykształcenia, którego generalnie początkowo polityka w ogóle nie interesowała. Zainteresował się polityką z tego względu, że jak sam twierdził, obrażano wszędzie pamięć jego ojca jako dyktatora Hiszpanii. Pamięć, która, powiem tak, Miguel Primo de Rivera to jest niecodzienny przypadek, dlatego że jest to prawicowy dyktator, który ma współcześnie dobrą prasę wśród historyków, i to nawet historyków lewicowych. Co ciekawe, był to w ogóle dyktator, który miał dość dobre kontakty z partią socjalistyczną, nawet w okresie dyktatury, tak. To polegało z bardzo prostego powodu. Zakazywał co prawda socjalistom działalności politycznej, ale też tak otwarcie, żeby nie prowadzili tej działalności politycznej, nie byli specjalnie represjonowani. Ale dyktator, który chciał przeprowadzić znaczące reformy społeczne i wzorując się tutaj na systemie faszyzmu włoskiego, chciał wprowadzić system korporacyjny. Rozpoczął całe, nazwijmy to, prace przygotowawcze, badawcze i koncepcyjne na wprowadzenie korporacjonizmu, którego nie wprowadził, bo nie zdążył, ale tam otworzył różne programy szerokie, robót publicznych i tak dalej, co generalnie spowodowało, że ma dobrą prasę jako taki, bym powiedział, prawicowy, konserwatywny dyktator otwarty na kwestie społeczne. Z punktu widzenia ortodoksyjnego korwinizmu to socjalista, można powiedzieć. Tak. W każdym razie po ucieczce Miguela Primo de Rivera do Francji w roku 1930, no, cieszył się jednakże złą prasą w Hiszpanii. Dzisiaj historycy, nawet lewicowi, piszą o nim pozytywnie. Jest nawet taka bardzo pozytywna w sumie o nim praca takiego angielskiego historyka żydowskiego pochodzenia, prawda, lewicowego. I nawet tam w sumie się o nim dosyć pozytywnie wyraża, bo Primo de Rivera jako dyktator nikomu krzywdy nie zrobił, tak bym to powiedział, i był otwarty na sprawy społeczne. No i trochę sobie nie poradził z tymi sprawami społecznymi, bo mu w 1929 roku wybuchł wielki kryzys gospodarczy. Ale dyktator, który jakby no nie używał wojska, podał się do dymisji z powodu przegranych wyborów samorządowych, prawda, także to bym powiedział zupełnie niegroźnie.
Jest potem przedstawiany, bo zresztą w dzisiejszej literaturze bardziej jako ten sympatyczny w stosunku do Franco, który by się na pewno do dymisji nie podał z powodu przegranych wyborów samorządowych. Także jest to, przy czym jego syn José Antonio Primo de Rivera jest myślicielem, który, bym powiedział, radykalizuje postulaty ojca, dlatego że jest politykiem, mniej myślicielem, bardziej politykiem, który działa w pierwszej połowie lat 30., w czasie, kiedy przez Europę, a więc i przez Hiszpanię, przetacza się wielki kryzys gospodarczy. Stąd też pojęcie tak zwanego narodowego radykalizmu. I powtarzam to, i powtarzałem już nie raz, i powtórzę kolejny. Narodowy radykalizm, pojęcie narodowego radykalizmu nie wiąże się z radykalizmem proponowanych metod, jakiś tam, nie wiem, terroryzmu, dyktatury czy czegoś. Narodowy radykał, to samo dotyczy zresztą młodej edycji w Polsce, jest to nacjonalista, który chce reform socjalnych w takim duchu, na jakimś korporacyjnym, socjalnym, czy jakkolwiek inaczej je nazwiemy. I cechą charakterystyczną José Antonio Primo de Rivera jest to, że jakkolwiek sam pochodzi z rodziny arystokratycznej, koniecznie chce ze swoim programem narodowego syndykalizmu pójść w masy robotnicze i chce stać się przywódcą tychże mas robotniczych. W tym celu zapożycza, bym powiedział, z wzorca włoskiego, z włoskiego faszyzmu tą ideę państwa korporacyjnego, które nie będzie państwem liberalnym gospodarczo, drążonym przez konflikty klasowe, strajki, lokauty i tak dalej. Także to jest jakby cecha charakterystyczna tutaj tego nacjonalizmu radykalnego właśnie José Antonio Primo de Rivera. Drugą cechą charakterystyczną dla Primo de Riveryzmu jest bardzo głęboka wiara religijna, przy czym jest to wiara dosyć nietypowa. To znaczy zarówno sam Primo de Rivera, jak i praktycznie wszyscy falangiści są praktykującymi katolikami, permanentnie zresztą całe grupy falangistów chodzą na pielgrzymki do Komposteli, ale równocześnie są mistykami bardzo często, ale równocześnie są, bym powiedział, antyklerykali. To znaczy są krytycznie nastawieni do kościoła instytucjonalnego, którym się kojarzy jako kościół o konserwatywnym światopoglądzie politycznym, nie za bardzo godzącym się na radykalne reformy społeczne, które w ich przekonaniu są potrzebne. Oni nie używają pojęcia narodowego socjalizmu, używają pojęcia narodowego syndykalizmu, czyli rządów związków zawodowych nad gospodarką, co może nas tutaj mylić, że tu chodzi o jakichś związkowców. Nie, to jest model włoski, to znaczy w modelu włoskim państwo zarządzało gospodarką za pomocą korporacji zawodowych. Tutaj miało zarządzać gospodarką za pomocą związków zawodowych, mocno upaństwowionych. Także to tak naprawdę chodziło o to, żeby nie nazwać tego narodowym korporacjonizmem, no bo jak mawiał Benito Mussolini, faszyzm nie jest towarem eksportowym, a jak powtarzał za nim w słynnym swoim wystąpieniu w teatrze w Madrycie na mitingu wielkim José Antonio, nie jesteśmy kopią włoskiego faszyzmu. Ja bym powiedział tak, no nacjonaliści mają to do tego, że nawet jak kopiują ideę z zagranicy, to się do tego nie przyznają. Także to jest ten element, zresztą nie jest to dokładna kopia, no bo różnica właśnie dotyczy przede wszystkim tego programu religijnego i wymiaru religijnego falangistów. To zresztą nie jest przypadek, że Falange Española w skrót brzmi fe, F-E. Fe po hiszpańsku znaczy wiara. I to nie jest przypadek, że właśnie taki jest jej skrót. Także to był pierwszy program Primo de Rivera. Teraz Primo de Rivera wchodzi, środowisko Primo de Riveristów jest środowiskiem lokalnym, a mianowicie jest środowiskiem madryckim. I środowisko to zaczyna wchodzić w kooperacji z innymi środowiskami, które również prezentują postawę taką narodowo-socjalną, czyli ten narodowy syndykalizm. Są to środowiska gdzieś tam w regionie kraju Basków, Nawary, symbolizowane przez postać Onesimo Redondo, zapomnianą mocno. Jest uważany właśnie za takiego katolickiego narodowego syndykalistę, ale nie była, to powiem tak, jest często wymieniany jako ten trzeci, prawda, obok
José Antonio i Ramiro Ledesmy Ramosa, ale to nie jest postać tego formatu. Zresztą jego, mam gdzieś tam w domu jego pisma polityczne, które znalazłem do wydrukowania w internecie po hiszpańsku. Raptem jest tego 80 stron, więc trochę mało. W rzeczywistości drugim ważnym środowiskiem w Falandze jest środowisko to jest z północnej Hiszpanii, prezentowane przez Ramiro Ledesmy Ramosa. On pochodził z zupełnie innej grupy społecznej, to znaczy niż Primo de Rivera, był pracownikiem poczty. Bardzo inteligentnym, dobrze wykształconym, skończył studia, był na stypendium zresztą w Niemczech, gdzie się zapoznał z rodzącym się ruchem narodowo-socjalistycznym. Mocno się nim, bym powiedział, zafascynował, był w ogóle fascynatem filozofii niemieckiej. A jakoś tak się składa dziwnie, przed programem żeśmy o tym rozmawiali nawet, że fascynaci filozofii niemieckiej bardzo często wykazują jakieś sympatie do narodowego socjalizmu. U niego też to tak było, chociaż tak naprawdę jak się spojrzy na jego wizję, tak był zdecydowanie bliższy faszyzmowi włoskiemu. W każdym razie różnica była taka, że tak jak mówiłem wcześniej, Ledesmo Ramos zdecydowanie chciał dokonać dekatolicyzacji społeczeństwa hiszpańskiego. Uważał, że katolicyzm jest wyznaniem połowy Hiszpanów. Druga połowa jest antyklerykalna, albo niewierząca, albo letnia religijnie. I uważał, że czas, kiedy katolicyzm jest w stanie, tak jak w XVI wieku, w wieku złotym, jednoczyć Hiszpanów już minął i że trzeba Hiszpanów zjednoczyć na bazie nacjonalizmu, który jest taką konfesją bez Boga, w którą każdy Hiszpan może wierzyć bez względu na to, czy jest katolikiem, czy nie katolikiem. I to jest oczywiście podstawowy, pierwszy punkt sporu z José Antonio Primo de Rivera. Drugim punktem sporu są kwestie natury, bym powiedział, społecznej. Ale nie tyle może programu społecznego, co pochodzenia społecznego. To znaczy, o ile José Antonio pochodzi z arystokracji i uchodzi za tak zwanego paniczyka, seniorita, jak to oni mawiali ci zwolennicy Ramiro Ledesmy. Ledesma pochodzi rzeczywiście ze środowiska robotniczego, jak wspomniałem, był pracownikiem na poczcie. I oni zawsze podejrzewają Primo de Rivera, że to jest taki arystokrata przebrany za faszystę, który tak naprawdę dalej chce zachować władzę i własność arystokracji, posługując się przy tym ludową partią, taką nazwijmy to faszystowską, czyli falangą. I to jest jakby tutaj bardzo poważny punkt sporu, powodujący moim zdaniem ostateczne odejście, chociaż formalnie jakby przyczyną był tego stosunek do katolicyzmu. José Antonio Primo de Rivera, jest taki zachowana jego siostry notatka z pociągu, a mianowicie on tam w pewnym momencie w latach 30. pojechał już jak po 33 roku, już nie pamiętam, który to był rok, ale to był między dojściem Hitlera do władzy, a jego śmiercią w 36, więc to między 33, tam pewnie jakieś 34 czy 35, pojechał pociągiem przez podróż na pół Europy, żeby się spotkać z Adolfem Hitlerem. Tak. No i po spotkaniu z Adolfem Hitlerem, sam na sam, tam gdzieś rozmawiali, może z tłumaczem, swojej siostrze powiedział, wsiadł do pociągu, usiedli, chwilę, że tak powiem, cisza i José Antonio podobno powiedział pierwszą myśl. Z Hitlerem nie spotkam się już nigdy. On nie wierzy w Boga. Dla Ramiro Ledesmy Ramosa nie stanowiłoby to zdecydowanie żadnego problemu, prawda? Także tutaj podejrzewanie, że to jest właśnie taki katolik, arystokrata, który gdzieś tam poszedł w lud demagogicznie, jest coś w tym, prawda, w tym podejrzeniu. Trudno powiedzieć, jakby to dalej poszło, bo sam José Antonio w 36 roku, na początku powstania frankistowskiego, zostaje zamordowany przez rząd republikański. Ale jest w każdym razie taki pogląd w literaturze oparty na wspomnieniach, notatkach osób z tamtej epoki. Tutaj odpowiedział pan na kolejne pytanie. Strasznie dzisiaj pan wyprzedza pytania. Nie mówię, że to źle. Można powiedzieć taki dar przewidywania przyszłości. Profetyczny taki dar. Tak, 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 zdecydowanie. Więc przejdę do jeszcze kolejnego pytania. Tutaj
Postaram się je powiedzieć na jednym wdechu, ale to może być niezwykle ciężkie, ponieważ znajduje się tutaj niezwykle chwytliwa oraz zgrabna nazwa. To znaczy, jak doszło do fuzji, jaką była Falange Española Tradicionalista e de las Juntas Ofensiva Nacional Sindicalista? Czyli pomiędzy Ledesmą Ramosem i José Antonio, po prostu. Odpowiedź jest banalnie prosta. Obydwie te grupy były grupami regionalnymi. Zauważmy to, zresztą dzisiaj przy tym, co mówiłem, parokrotnie wyszło, ten bardzo silne te podziały regionalne, prawda, w Hiszpanii, jeśli chodzi o grupy polityczne. No bo to nie wiem, dlaczego to się tak działo. Tak jakby te grupy były wtedy źle skomunikowane. W każdym razie oddzielna grupa, były jakby oddzielne grupy, czyli oddzielna grupa Redondo, która była tak no tam gdzieś na północnym wschodzie Hiszpanii. Na takim północnym środku ta grupa właśnie Ramiro de Ledesmy, tego właśnie literki JONS, prawda? No i wreszcie mamy tą grupę José Antonia, która jest grupą madrycką i co nieco odpryskową z Acción Española de facto, prawda? No i to powodowało, że poszczególne grupy nie posiadały rozwiniętych struktur w innych regionach. Tylko posiadały, że tak powiem, struktury regionalne. Dlatego najprostszy sposób na powołanie partii ogólnohiszpańskiej, zajmującej całą przestrzeń kraju, to była partia polegająca no, na połączeniu wszystkich podobnych organizacji regionalnych. To jest bardzo typowe dla Hiszpanii, właśnie jakieś takie, no bym powiedział, regionalne struktury polityczne. Karliści są również partią de facto regionalną. Dlatego, że są tylko w Nawarze i kraju Basków. Anarchiści są partią regionalną w Hiszpanii, ponieważ to jest tylko Katalonia, prawda? Także nie potrafię wyjaśnić, jaki jest powód tego regionalizmu, ale jest to coś, co w naturalny sposób wymuszało jakieś formy federalizacji i jednoczenia się struktur, bo pamiętajmy, że to jest jeszcze czasy, bym powiedział, demokracji przedmedialnej. Dzisiaj to posiadanie struktur nie ma żadnego większego znaczenia, bo ważne jeszcze są kilka gadających głów w telewizji, prawda? Potem się przedstawia jakieś struktury, nawet jeśli się ma po dwie osoby w okręgu, na listach wyborczych i to załatwia sprawę. Wtedy tak nie było, ponieważ nie było tych mediów gadających, prawda, cały czas. Wszystko się rozwijało za pomocą struktur, które musiały chodzić po domach, organizować spotkania przedwyborcze, na które dzisiaj nikt nie przychodzi. Bo wszystko jest w telewizji i w internecie. I to powodowało, że aby osiągnąć jakikolwiek sukces polityczny w skali kraju, a nie regionalny, trzeba było mieć strukturę krajową. A jeśli się miało regionalną, a w regionie obok była podobna ideowo struktura, to najbardziej naturalną rzeczą, jaką można było zrobić, to było połączenie i fuzja tych struktur. W ten sposób doszło do tego połączenia, ponieważ obydwie strony, to znaczy zarówno José Antonianiści i zwolennicy Ledezmy, Ledezmianie nazwijmy w ten sposób, uważali, że są to organizacje no, w jakiś sobie sposób pokrewne, ponieważ głoszą ten narodowy radykalizm, czyli nacjonalizm socjalny zwany w Hiszpanii narodowym syndykalizmem. I jakby dopiero potem się okazywało, że pomiędzy tymi dwoma organizacjami są jednak spore różnice dotyczące no przede wszystkim kwestii wiary religijnej, fundamentalnej różnicy i druga różnica no braku zaufania pomiędzy poszczególnymi grupami regionalnymi, co wiązało się z innym pochodzeniem społecznym ich członków. Na przykład Acción Española tego problemu nie posiadała, dlatego że fakt, że nie wiem, Ramiro de Maeztu i Victor Pradera byli z północnych Hiszpanii, gdzieś tam z Nawary, Bilbao i tak dalej, nie przeszkadzało grupie madryckiej. Dlaczego? Odpowiedź jest moim zdaniem, tak bym powiedział, przez historyków trochę niedopowiedziana, ale odpowiedź jest prosta. To znaczy oni reprezentowali te same grupy społeczne. To znaczy wyższą grupę społeczeństwa hiszpańskiego. No a tu w przypadku właśnie Ledezmy i José Antonia to no, robotnik z arystokratą. No, mogą mieć wspólne poglądy,
Ale to było jeszcze społeczeństwo w znaczny sposób no, poststanowe, klasowe. No i bym powiedział tak, no, arystokrata był, że tak powiem, po salonach arystokratycznych Madrytu chodził, a Ledezma chodził po robotnikach. No, no i to jest, że tak powiem, dość duża różnica obycia, wykształcenia, nawet pewnej kultury osobistej. No, ja bym powiedział tak, myślę, że tego Ledezmę, to na przykład Primo de Rivera miałby spory problem, żeby zaprosić gdzieś tam na salony, prawda? No bo by się nie umiał zachować w tych salonach. No. A z kolei domyślam się, że taki José Antonio, jakby ten pocztowiec, prawda, Ledezma zaprowadził go do dzielnicy robotniczej, no to też byłby problem. Zresztą nawet ta działalność prorobotnicza, którą prowadzili falangiści, no José Antonio, no to już wtedy zwracano uwagę, że ci falangiści działali w tych dzielnicach robotniczych, ale się bardzo różnili od robotników. Czym? To znaczy, jak wtedy nazywano ich takim mianem, które kiedyś profesor Ryszka w jednej ze swoich książek zacytował tam za kimś, jakimś Hiszpanem, dobrze ubrani paniczowie na motorach. Przeciętny hiszpański robotnik w pierwszej połowie lat 30. nie stać go było na motor, na rowerze jeździł. A oni jeździli na motorkach, prawda, i to ich odróżniało zdecydowanie od, nazwijmy to, typowej klasy robotniczej, prawda. Także no, bym powiedział tak, wymogi polityki ogólnokrajowej wymuszały tego typu sojusz i to był podstawowy, moim zdaniem, powód, dla którego w ogóle ten sojusz powstał, po to, żeby no, móc stworzyć partię ogólnokrajową, ogólnokrajową listę wyborczą, prawda, móc stworzyć, ale to no, te dwa elementy do siebie mocno nie pasowały, aczkolwiek formalnie jedyną różnicą była kwestia wiary katolickiej. No cóż, to było niestety ostatnie pytanie. U mnie słońce zachodzi, więc można powiedzieć, że kończymy w akcencie iście falangistycznym, to znaczy w nowej koszuli i patrząc się prosto w słońce. Co prawda kolor zły, jednak w słońce się można spojrzeć. Ja dziękuję panu profesorowi po raz kolejny za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie, bo mi się bardzo fajnie z panem rozmawia. Dziękuję i zobaczymy się na pewno w jeszcze jednym przynajmniej odcinku, bo te odcinki piszę jednak na bieżąco i te tematy, można powiedzieć, się mnożą, prawda? Więc myślę, że w kolejnym odcinku zostaniemy na Półwyspie Iberyjskim i poruszymy tym razem wątek Antonio Salazara. Ja dziękuję Państwu za oglądanie, panu profesorowi raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.